że jesteśmy tak daleko od ludzi. Że lornetki trzeba. Osoby jeszcze mają szansę się przysiąść. Daleko jesteśmy strasznie. Od ludzi. No może zapraszamy ludzi do tego, żeby podeszli. Bo my się nie przesuniemy, co nie? Bo to już będzie taki szamot. No to lornetki w takim razie proponuję. Dobra. Używam. Raz, raz. To poczekamy, aż się uspokoi. Osoby usiądą. Już startujemy. Witam wszystkie osoby serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z Sylwią Hutnik, autorką książki Kobiety, które walczą. Będziemy dziś rozmawiać o tej książce, o kobietach, które walczą, o bohaterkach tej książki, ale mam nadzieję podjąć też kilka bardziej ogólnych tematów. Sylwia jest osobą, która nie od dzisiaj jest obecna na polskiej scenie literackiej, ale też w takiej debacie publicznej wypowiada się bardzo często w obronie praw kobiet, więc myślę, że dzisiaj ten temat w kontekście książki i nie tylko też mocno wybrzmi. No i rozpoczynając, muszę się przyznać do niecnego uczynku, który popełniłam razem z gospodyniami i gospodarzami, czyli spółdzielnią Ogniwo, a mianowicie ocenzurowałyśmy opis wydawniczy tej książki, tworząc wydarzenie, na które was dzisiaj zaprosiłyśmy na Facebooku. A mianowicie z opisu wydarzenia zostało usunięte zdanie: dlaczego atrakcyjne młode dziewczyny wybrały tak niekobiece, konfrontacyjne i brutalne dyscypliny? Nie wiem, czy wy jesteście już po lekturze tej książki, czy jeszcze przed. Natomiast ja, czytając tę książkę, miałam takie narastające poczucie, że dziewczyny w ogóle nie mają poczucia, że robią coś niestosownego, niekobiecego i coś, co je tej kobiecości pozbawia. To raczej my, patrząc na nie, próbujemy im tak trochę wmówić, że powinny się czuć z tej kobiecości z niej jakoś ograbione. No i właśnie chciałam cię zapytać o ten dysonans. Jak to jest, że mimo że same bohaterki, jakby w ogóle nie jest ten temat w sferze zainteresowań, wydaje się być zupełnie marginalny, to jest coś, co wybija się zupełnie na pierwszy plan w dyskusji o takiej książce, kiedy ona się ukazuje. I czy ty, pisząc tę książkę i wybierając temat, miałaś świadomość, że właśnie przez taki pryzmat ta książka będzie dyskutowana? Dobry wieczór. To trudne tłumaczyć się za wydawnictwo, z którym zresztą stoczyłam nie jeden bój, głównie o okładkę, bo to jest oczywiste, że artysta, artystka, pisarz, pisarka zawsze chcą, żeby ich dzieło było całościowe, to znaczy, żeby mieli wpływ na to, jak to wygląda, oczywiście jaka jest treść, ale też jaki rodzaj jest promocji, w jaki sposób to jest, mówiąc współczesnym językiem, komunikowane na zewnątrz. No ale okazuje się, ja doświadczyłam tego nie po raz pierwszy, że nie zawsze jako autorzy, autorki mamy na to wpływ. I dowiedziałam się między innymi różnych takich mądrości dotyczących na przykład kwestii wizualnej książek o kobietach, takich popularnych, nie powieściach. Na przykład, żeby mężczyzna sięgnął po książkę o kobietach, to na okładce musi być półnagie, spocone kobiece ciało. To była jedna z tych mądrości, które dowiedziałam się z działu promocji. Żeby mężczyzna sięgnął po książkę, musimy sprawić, że ta książka będzie odbierana jako książka o sporcie, a nie o książka o kobietach, które walczą. A wiecie, to jest taki tytuł, Kobiety, które walczą. To jest bardzo taka woltyżerka, bym powiedziała, ze strony działu promocji. No i tak dalej. Znaczy, nie będę teraz oczywiście jakby tu donosiła na własne wydawnictwo, bo to też stawiam nie w dwuznacznej sytuacji. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi już o sam ten opis, czy jakby kwestię merytoryczną dotyczącą promowania i przedstawiania tej książki, to oczywiście, że jest to gra z pewnego rodzaju konwencją, czy też stereotypizacją polegającą w dużej mierze na tym, że pewne obszary życia są według nas
albo są tak postrzegane jako te męskie rewiry, męskie przestrzenie, w których kobiety pojawiają się od jakiegoś czasu, a jeżeli już chciałyby tam się pojawić, no to muszą to nomen omen wywalczyć. A jakby takie powiedzenie o młodej, sympatycznej, atrakcyjnej kobiecie, która się tłucze, jest takim przewijającym się elementem, czy jednym z wielu rodzajów komentarzy, które pojawiają się pod na przykład, nie wiem, filmikami z walk dziewczyn albo na ich oficjalnych profilach w internecie, to znaczy taka ładna się bije, no i drugi mój ulubiony, ja to bym swoje nie pozwolił. Zdecydowanie dwa hity, ale powtarzające się po prostu niczym mantra pod zdjęciami albo fragmentami walk. Więc właściwie w pewien sposób wydawnictwo wpisało się w ten dyskurs. Czyli pewna nieunikniona strategia marketingowa, żeby w ogóle temat miał szansę zaistnieć. To jest w ogóle temat na wiele różnych dyskusji, ale wolałabym, żeby w nich uczestniczył dział promocji. Tak jak powiedziałaś, książka dotyka pewnej stereotypizacji, dotyka też pewnych sfer tabu i jest cały szereg sfer tabu związanych z kobietami, które walczą. Pierwszym tabu może być kwestia używania siły fizycznej, czy wręcz wyprowadzania, zadawania ciosu komuś, innej osobie. Drugim tabu może być kwestia tego, że to niekobieco wygląda, czy w sposób niekobiecy przekształca ciało i jak to ciało wtedy będzie postrzegane. Kolejnym tabu, które wydaje mi się jest nie tylko związane z trenowaniem sportu walki, ale ogólnie z trenowaniem, jest tabu pewnego egoizmu związanego z takim reżimem treningu, z reżimem poświęcania sobie czasu, tej swojej potrzebie aktywności fizycznej. I czy masz takie przemyślenia na temat tego, jak bohaterki radzą sobie z tymi tabu, że jednak każde z nich tak nieustępliwie przełamują, udaje im się to robić w codziennym życiu? Sporo ich wymieniłaś. Zacznę może od tego ostatniego, to znaczy o pewnego rodzaju, tak, myślę, że egoizm, ale na pewno skupienie się na sobie, dlatego aby osiągnąć cel, który się zamierza. Mam wrażenie, że jest to charakterystyczne w ogóle dla zawodów, aktywności, które wymagają od nas poświęcenia, które nie są pracą od do, nie zaprzątającą naszego umysłu zbyt jakoś aktywnie, pracą, która wymaga od nas wkładu też takiego emocjonalnego. I to jest oczywiście pułapka tego rodzaju pracy czy aktywności, która polega na tym, że właściwie ta praca się nigdy nie kończy. W wypadku dziewczyn, które zawodowo zajmują się sportami walki, to oczywiście jest poddanie się bardzo konkretnemu reżimowi treningów, diety, zbijania wagi przed walką, całej reszty. Właściwie całe życie jest podporządkowane temu. Pamiętam rozmowę z moją trenerką, która zresztą jest w tej książce, która opowiadała, zawsze się śmiałyśmy z jej ubrań, bo ona ma po prostu jakieś zwariowane ubrania, które tam wykopuje w lumpeksach. No i oczywiście jakby ma to swoją też głęboką filozofię, chodzi o to, żeby nie poddawać się znowu jakby takiemu rynkowi ubrań sportowych, który jak wiemy polega na tym, że zanim zaczniemy biegać, to sobie zakupimy za tysiaka po prostu od góry do dołu odpowiedni dres, buty, no bo przecież bez tego ani rusz. No i moja trenerka się ubrała w lumpeksach właśnie po to, żeby też trochę jakby spuścić powietrza z tej bańki takiej, powiedziałabym, konsumpcyjnej. Ale prawda też jest taka, i ona o tym opowiadała, to mi jakoś bardzo utkwiło w pamięci, że ona na w ogóle pranie tych ubrań, jeżeli ma treningi dwa razy dziennie, poświęca bardzo dużo czasu. Znaczy to jest coś w ogóle absolutnie jakby taka błahostka na tle tego, że jak wiele kosztuje jakby tych osób trenowanie, coś takiego jak pranie tych ubrań. Natomiast to jest nasza codzienność, która jakby też wybija nas z pewnego rytmu. Ale tak jak mówiłam wcześniej, mam wrażenie, że to dotyczy na przykład też zawodów twórczych, to znaczy nasza praca się nie kończy nigdy właściwie. My musimy być egoistami jakoś tam, to znaczy być gdzieś bardzo mocno skupieni na sobie i własnej głowie po to, aby tworzyć. Podobnie jest tutaj, znaczy to jest jakiś tam rodzaj sztuki. I to zawsze wzbudza różnego rodzaju kontrowersje, bo to wymaga codziennych wyborów, czy zajmuję się swoim dzieckiem, czy idę na trening, czy
nie wiem, spędzę czas ze swoją rodziną, albo zajmę się czymś pożytecznym społecznie, czy też zajmę się sobą. No, niektórym osobom udaje się zachować balans mniej lub bardziej sprawiedliwy, polegający na tym, że są w stanie gdzieś dobę podzielić w miarę równo albo jakoś tam, żeby spełniać się w różnych dziedzinach życia, ale są takie osoby, które po prostu mają sport, w wypadku bohaterek tej książki i tyle. Tych dwóch pierwszych jakoś nie zapamiętałam. Czy to chodziło o takie stereotypy też... Myślę, że one się jeszcze mogą przewinąć później. Dobra. W naszej rozmowie. Więc... Dobrze. Powrócimy do nich. Możemy do nich powrócić. Słusznie zauważyłaś, że współcześnie sport, trening wiąże się w bardzo dużej mierze z tą sferą konsumpcji i próbuje się nam wmówić, kultura popularna, media wywierają bardzo dużą presję na to, że wydaje nam się, że trzeba się odpowiednio przygotować do uprawiania tego sportu. No ale właśnie w przypadku kobiet, oprócz tego, że jest ten element przygotowania się, posiadania profesjonalnego sprzętu, czy obuwia, czy ubrań z odpowiednich tkanin i tak dalej, to jeszcze jest ten dodatkowy element wystawiania tego ciała po treningu, po ćwiczeniach już właśnie odpowiednio przeobrażonego na widok publiczny i szukania jakiejś tam walidacji czy potwierdzenia tego efektu. I czy ty uważasz, że w ten sposób uprawiany sport właśnie w dobie mediów społecznościowych i takiego autokreowania się przez kobiety uprawiające sport, czy on może być przeciwskuteczny dla emancypacji, czy mimo wszystko ma ten walor uwalniający? Kultura fit, którą mamy teraz, nie jest na pewno po drodze z emancypacją, ale z drugiej strony byłabym daleka od krytykowania kobiet, które ciężko pracowały na swój sześciopak i teraz robią selfie. Ja nie chcę robią, w sumie gdybym tylko mogła. Ale rzeczywiście jest tak, że ta kultura fit, znaczy taka, która no niejako zmusza nas do tego, żebyśmy przez zadbane ciało były postrzegane, a zadbane to oczywiście jest szczupłe, bo jeżeli nie mamy szczupłego ciała, to ludziom wydaje się, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć również swojego życia. I osoba, która ma kilka tam kilogramów nadwagi, jest grubasem, sama tego chciała, nie dba o siebie, a na dodatek jeszcze jest chora. No i włączają się jakby takie różne oceniające komentarze. Więc bardzo jakby dla mnie też trudne było zachować jakby taką równowagę w czasie pisania i pracy nad tą książką, a zarazem rozmów z dziewczynami, żeby nie iść jakby stroną kolejnego poradnika, co zrobić, żeby schudnąć. Wynika to z tego, że sporty walki i sztuki walki, tak, są teraz bardzo modne i jeśli zobaczymy na tak zwane WF-y w większych miastach, to dziewczyny coraz częściej wybierają boks, nawet jest jakaś taka odmiana boksu, nie wiem, czy fitbox, czy aerobic box, no w każdym razie coś, co jest reklamowane jako, że zadajesz właśnie tutaj super ekstra ciosy, a oprócz tego rzeźbisz sobie tam to i owo. I dziewczyny to wybierają nawet może częściej niż, nie wiem, zumbę czy klasyczny fitness, co jakby jest czymś na rzeczy i to też było jedno z tych takich pytań, które gdzieś jakby krążą po tej książce, dlaczego akurat sporty walki, no ale w dużej mierze ta kultura, która bardzo dyscyplinuje ciało, trochę odbiera całą zabawę, to znaczy nie mam nic przeciwko szczupłym dziewczynom, które robią po 1000 brzuszków dziennie i tu jakby piję sama do swojego tekstu o Annie Lewandowskiej, za który po prostu strasznie oberwałam, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że nie można atakować żon piłkarzy polskich i potem już się dowiedziałam, już nigdy więcej. A napisałam ten tekst dlatego, że Anna Lewandowska tam, nie wiem, 4 czy 5 tygodni po porodzie po prostu promowała super ekstra szczupłą sylwetkę, doprowadzając do szału, frustracji i łez wszystkie dziewczyny, które, nie wiem, leżały po cesarce albo nie za bardzo jakoś mogły się odnaleźć w swoim macierzyństwie, bo na przykład miały depresję poporodową i trochę niekoniecznie chciały w związku z tym iść na siłownię.
I to wszystko sprawia, że z jednej strony mamy ten taki girl power właśnie emancypacyjny i to w tej książce też jest. Znaczy, ja uważam, że nie mam nic do popkultury i uważam, że czasami jakby ona robi więcej dobrego niż jakiś super ekstra naukowy tekst z przypisami. Więc to jakby niech sobie tam to będzie. Niech będzie moda na to, a nie na co innego. Natomiast nie jest to emancypacyjne, jeżeli dziewczynom wmawia się, że mają ćwiczyć tylko to, od czego schudną. A jakby cała frajda sportu według mnie, ale też jak się okazało według bohaterek mojej książki, polega na tym, że po prostu człowiek się opoci, umęczy się tak, że widzi światełko w tunelu, po prostu uwalniają się endorfiny, jesteśmy w ekstazie, chociaż nie możemy łazić. Że to jest po prostu jakaś taka w ogóle totalna przyjemność wyżycia się jak w przedszkolu na wykładzinie, po prostu napierdzielania się i posiadania z tego jakiejś satysfakcji. I naprawdę, kiedy sparuję, nie muszę myśleć o tym, że właśnie w tym momencie doskonale rzeźbi mi się mięsień, tam nie wiem, jakiś co mam go z tyłu i nawet go nie widzę, bo przecież mam go z tyłu. I dlatego uważam, że to jest jednak bardzo szkodliwe dla dziewczyn, że odbiera im się przyjemność wyżycia. To, co mnie bardzo fascynuje w sportach walki, pod kątem takim, powiedziałabym, genderowym, to również to, że kulturowo to jest taka przestrzeń i strefa dla nas kobiet bezpiecznego bycia dziką i niegrzeczną, że tak użyję takich też jakby popkulturalnych sformułowań. Oznacza to, że my jesteśmy przysposabiane do bycia miłymi i sympatycznymi, a kiedy idziemy na trening, nie musimy być i nawet te, które mają problem z tym, żeby przełamać różne zasady, w których ich się wychowało i socjalizowało, to wiedzą, że na treningu czy na sparingu mogą być nie takie jak zazwyczaj. I to uważam, że jest, nawet jeżeli to trwa półtorej godziny czy dwie godziny w tygodniu, to jest bardzo ważne i dobre. I naprawdę nie ma co wpychać tam po prostu super ekstra fitness diet, bo naprawdę nie ma sensu. Dzięki za tę bardzo wyczerpującą odpowiedź. Faktycznie jest tak, że może ta zachęta wiążąca się z poprawą wyglądu może być takim wstępnym elementem do tego, żeby potem faktycznie poczuć tę frajdę płynącą z męczenia się treningu i bycia w dobrej formie po prostu, trenowania. Moje kolejne pytanie wiąże się z tym, że w naszym systemie edukacji jest często tak, już pomijając duże miasta, że jednak ten system jest trochę uszyty pod przyzwyczajenia, nawyki i oczekiwania chłopców. I mówię o tym i w kontekście właśnie lekcji WF-u, które jakby faworyzują aktywności związane z preferencjami chłopców. I mówię o tym w kontekście, no zresztą wysyp niedysponowań, które osobiście pamiętam gdzieś tam z czasów szkolnych, licealnych, że co najmniej kilka dziewczyn zawsze na każdej lekcji WF-u zgłaszało, że jest niedysponowanych, mimo że okres w żaden sposób nie wyklucza nas najczęściej z uprawiania aktywności fizycznej. Innym takim sposobem faworyzowania oczekiwań czy nawyków chłopców jest to, że wydaje mi się, że bardzo dużo ośrodków sportowych to są jednak takie świątynie testosteronu, gdzie jak pojawia się kobieta, to po pierwsze jest ona w mniejszości, po drugie czuje się obserwowana i oceniana. I też kobiety, wydaje mi się, że mają problem wcześnie z wchodzeniem do sportu, właśnie, że mają i tych barier do pokonania więcej. Dlatego może coraz częściej decydują się na uprawianie sportu już w dorosłym wieku. I jest faktycznie taki trend, tak jak powiedziałaś, czy to jakieś sale treningowe związane z boksem, kickboxingiem, czy inne dyscypliny teraz przeżywają boom. Tylko o ile dla twoich bohaterek taką motywacją jest motywacja głęboko sportowa, one są nastawione na wyniki, na rywalizację, faktycznie myślą o tym najczęściej w kategoriach zawodowych, to co może być motywacją, wydaje ci się, dla dorosłych kobiet, które po prostu podejmują... Tego śmierdziało w szatni, było to nudne jak flaki z olejem, jak tylko mogłam, to po prostu z koleżanką się urywam i czytałyśmy książki w krzakach, bo to gdzieś na zewnątrz było. To był jakiś koszmar. Na studiach zapisałam się na WF, bo trzeba było. No to nie umiałam pływać, w ogóle byłam zawsze anty-WF-owa, czy antysportowa i ruchowa, i generalnie barwuk i czytanie i pisanie. Zapisałam się na studiach na WF na basen.
I zapisałam się do grupy podstawowej. Wydawało mi się, że tam podstawowa grupa będzie uczyła się pływać. Niestety wszyscy umieli pływać, oczywiście nie ja, bo przez całe życie niedysponowana. Pamiętam tylko jakiś taki koszmar, że ja pływam, jeszcze miałam wtedy długie dredy i trzeba było zakładać tam czepek, bo to był basen publiczny, co jakby było dyskryminacją ze względu na włosy, bo kurczę, no wiecie, jak czepek na dredy, no nie da rady. Więc po prostu byłam w tym kokonie, na środku basenu się topiłam, baba mnie wyciągała jakimś w ogóle takim wichajstrem stamtąd, to było upokarzające. Więc po prostu te, takie jakby obowiązkowe w pewnym sensie ćwiczenia fizyczne to była jakaś trauma, to po prostu była groza. No ale musiałam jakoś to zaliczać i dopiero, nie wiem, miałam 27 czy 8 lat, kiedy zaczęłam chodzić na tak zwany WF, jakby już z chęci po prostu ruszania się. Tam oczywiście, no nie no, wcześniej ćwiczyłam jogę i tak dalej, no bez przesady, że tak zupełnie nie, ale bez jakichś wielkich emocji. A dlaczego? I to jakby mówię tak, jakie true story moje, ale w pewnym sensie, no mam też wiele koleżanek, z którymi o tym rozmawiałam i miały mnie lub bardziej podobnie. Otóż te WF-y dla dorosłych dziewczyn są po to, że po prostu nam już strzyka w kościach. I ja mam taki zawód, że siedzę głównie z pałąkiem kręgosłupa nad komputerem, więc w pewnym wieku ja doprowadzałam się do jakiegoś w ogóle quasi-modo. Musiałam chodzić na rehabilitację ze starszymi ludźmi w leginsach i po prostu to też było upokarzające. To jest jakieś pasmo, sport jako upokorzenie. To powinnam w sumie napisać coś na ten temat. I bardzo dużo różnych takich właśnie WF-ów dla dorosłych osób zaliczyłam. Ale sporty walki, u mnie, ale też u wielu moich koleżanek zaczęły się jakoś po 30 w ogóle, więc dość późno. I wynikało to chyba z jakichś takich też oprócz chęci po prostu wyżycia się, chęci też wyładowania frustracji, no bo jak im się jest starszym, tym więcej ma się tych smutków w sobie. I tak jak to czasem mówią, mata czy tam, nie wiem, ring przyjmie wszystko, czyli jakby wchłania się wasz smutek i żal. Więc może tam chodzić po prostu jak jakaś taka fajna terapia właściwie, można powiedzieć. Natomiast moje bohaterki miały bardzo różne drogi do tego, aby wybierać sport. One też mają jakby, no są na różnym etapie swojego życia. Rozmawiam z dziewczynami, które dopiero co zaczynają swoją przygodę ze sportem, przechodząc na zawodowstwo. Są też dziewczyny, które już nie ćwiczą. I to jest Iwona Guzowska, Agnieszka Reli, które same nazywają siebie babciami boksu polskiego kobiet, bo to są te, które przecierały jakby szlaki. Jest Joanna Jędrzejczyk, która jest top of the top, skądinąd interesujące, ponieważ w mojej książce mówi o tym, że chce zejść niepokonana, a 3 dni przed premierą książki poniosła swoją pierwszą porażkę. Co uważam, że jakby w ogóle jest bardzo też ciekawe w kontekście jakby sportu, znaczy, że można być ambitną, ale jakby sport jest sportem, wszystko się może wydarzyć. I każda z tych moich bohaterek ma bardzo różne doświadczenia. Jedna z nich ma rodziców, którzy uczyli w szkole WF-u, więc rozumiem, że tato miała dopiero już najgorzej. W ogóle musiała być w pełni sił. Natomiast właściwie wszystkie one jakoś tam garnęły się do aktywności fizycznej. Jest jedna dziewczyna, która równolegle w liceum ćwiczyła taniec towarzyski i boks, znaczy, ale jakby była zaangażowana bardzo w obie te dyscypliny. To jest też ciekawe, bo gdyby ktoś chciał zrobić taki portret socjologiczny, dlaczego współczesne kobiety wybierają sporty walki, no to miałby naprawdę orzech do zgryzienia niezły. Znaczy, co powoduje dziewczynom, że z jednej strony taniec towarzyski, a z drugiej strony boks. Znaczy, to jakby, chodzi o to, że tu nie ma łatwych rozwiązań. To, co było dla mnie bardzo istotne, to to, aby ta książka była możliwie różnorodna, znaczy, żeby gubić tropy. I właśnie to pytanie z okładki, co sprawia, że atrakcyjne kobiety, coś tam, no to właśnie my właściwie cały czas zadajemy sobie to pytanie i myślę, że nie mamy na nie odpowiedzi, co zresztą uważam za atut tej książki, dlatego że każda z tych historii jest inna, a to powoduje, że jakby przestajemy na siłę szukać punktów wspólnych. Oczywiście, że tu jest pełno punktów wspólnych, ponieważ dziewczyny mają bardzo dużo takich cech charakteru czy tożsamościowych, które jakby można by tam wyłuszczyć i powiedzieć, aha, no dobra, to one mają to, to i to jako wspólny mianownik. Natomiast ich doświadczenia również właśnie ze sportem w ogóle w ich życiu są dość różnorodne. Więc
No więc tak, więc te WF-y dla starszych dziewczyn często są jakby takim poszukiwaniem frajdy, wreszcie frajdy sportu, której się nie zaznało wtedy, kiedy powinno się być do tego jakoś przygotowaną, czyli w szkole. No właśnie, zastanawiam się, bo moje pytanie miało dotyczyć czegoś innego, ale ty mi z kolei teraz otworzyłaś inny kierunek myślenia. Zastanawiam się, czy właśnie to, że teraz dorosłe kobiety przekraczają te granice, robią ten krok do sportu, czy to jakoś uruchomi w nas chęć ułatwienia tego dla kolejnych pokoleń dziewcząt? Czy tutaj uzbiera się jakaś masa krytyczna, która to zmieni? Oby. Moje pytanie natomiast miało być o twojej bohaterki właśnie, bo słusznie, że zaczęłaś o nich mówić, jest to naprawdę fascynujący zestaw osobowości, bardzo silnych osobowości, bardzo różnorodnych. To takie spłaszczające, banalne, stereotypowe, opisowe ujęcie sprawy na okładce bardzo fajnie kontrastuje z tym, że one zupełnie mają je w nosie i one bardzo głęboko i bardzo tak z pasją mówią o sporcie i mówią o tym, jak one trenują sporty walki i czym to dla nich jest. I ja byłam bardzo zaskoczona, że znalazłaś ich aż tyle, aż tak różnorodnych, reprezentujących różne style walki. No i chciałabym, żebyś powiedziała dwa słowa na temat tego, jak do nich dotarłaś, w jaki sposób się zdecydowałaś na wybór postaci do tej książki. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, to nawiążę do tego, o czym powiedziałaś na początku, na początku twojego pytania, to znaczy jakie to będzie miało jakby konsekwencje, że my zaczynamy ćwiczyć w jednak późniejszym, ale jednak wieku, no na pewno jakby rozwinie się zawód rehabilitantów, bo jakby poziom kontuzji po 30 jest bardzo znaczny. Ale też jakby powstaje bardzo dużo fajnych, takich wspierających dla dziewczynek inicjatyw w Polsce, od super ekstra magazynu Kosmos dla dziewczynek, przez, nie wiem, rynek wydawniczy, który po wakacjach zalała po prostu cała seria książek właśnie takich zbuntowanych dla najmłodszych, więc ja myślę, że to też będzie miało, mam nadzieję, że będzie miało jakieś swoje konsekwencje. Natomiast jeśli chodzi o dobór bohaterek, oczywiście, że ja mogłabym ich tutaj mieć i 500, no to jakbym miałam bardzo ograniczone miejsce w książce przez wydawnictwo. I tak się jakoś złożyło, że pewne bohaterki uważałam, że muszą być i to są te, które wymieniłam wcześniej, czyli Joanna Jędrzejczyk, na którą powoływała się każda z tych dziewczyn, nawet jeżeli nie ćwiczą MMA, to jakby Joanna jest dla nich wzorem. W ogóle myślę, że dla większości kobiet, które ćwiczą sporty walki. Wzorem tego, jak po prostu daleko, wysoko można w tym dojść. I ona gdzieś pojawiała się w większości rozmów, w których ja nawet potem już tego nie dałam do tekstu, no bo to by była książka w ogóle tribute to, więc nie miałoby to sensu. No to Joanna, na pewno Iwona Guzowska i Agnieszka Relik jako te właśnie jakby takie prekursorki. Uważałam, że one po prostu muszą być w tej książce. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to było mniej lub bardziej intuicyjne. To znaczy szukałam takich bohaterek, które jakby każda z nich mogłaby reprezentować trochę co innego. Jest Agnieszka Niedźwiedź, która bardzo szybko po porodzie wróciła do trenowania i do walczenia, do walk MMA. I między innymi prowadzi taki vlog, w którym pokazuje swoje życie codzienne młodej mamy i wojowniczki i jak sama mówi, robi to dlatego, aby zachęcić inne młode mamy, żeby może niekoniecznie wchodziły do oktagonu, ale żeby realizowały siebie i nie porzucały swoich aktywności i fascynacji potem, kiedy urodzą dziecko, więc dla mnie to też jakby osobiście było bardzo ważne. Ale na przykład miałam takie sytuacje, na przykład chciałam jedną dziewczynę, która jest związana z Ladies Fight Club, Ladies Fight Night w Łodzi i miałam ich tam, nie wiem, z 15 na tej stronie i tak patrzę, przeglądam, no jest jedna z nich, no taka fajna, widziałam ją nam gdzieś na filmikach, jak ćwiczy, wydała mi się taką jakby hej do przodu dresiarą, trochę z takim dość mocnym głosem, kiedy z nią rozmawiałam przez telefon, to jeszcze była chora, więc miała taki naprawdę głos Himmelsbacha i myślę sobie, kurczę, mam taką właśnie mocno taką drysiarę dziewczynę gdzieś tam, a ona mi mówi, że w ogóle to ona jest po studiach artystycznych i w wolnych chwilach maluje obrazy.
Kurczę, no to jedziemy jakby tą stronę. Znaczy, że każda z nich miała jakieś takie po prostu kolejne oblicze, które sprawiało, że właściwie każda z bohaterek tej książki ma jakiś taką, ma coś jakby dodatkowego. Jest Ilona Działa, która jest policjantką. I to też jest ciekawe, że przeglądając magazyny policyjne, znaczy takie jakby wewnętrzne, okazało się, że no, znaczy ja po prostu tego nie wiedziałam, to się przyznaję do tego. Jest bardzo dużo policjantów i policjantek, którzy mają naprawdę niesamowite osiągnięcia w sportach różnych. I było tam kilka dziewczyn, które właśnie miały spore osiągnięcia w sportach, walki w sztukach, walki przede wszystkim, i była ta policjantka. Dla mnie to była w ogóle naprawdę bardzo osobliwa rozmowa, ponieważ Ilona okazała się z miłą i sympatyczną osobą, lecz jednak robotem. Znaczy osoba, która zresztą to jakby widać opisane w naszej rozmowie, ona po prostu mówi takimi jakby zdaniami, jakby składała raport dla swojego tam szefa. Na przykład, kiedy zaczęłam pracę w jednostce tam policyjnej numer 5, 19 kwietnia 2004 roku, i tak i ona, nawet ktoś zwrócił uwagę, że tak, to jest jedyna rozmowa, która naprawdę wygląda, jakby ktoś ją tak przygotował, spisał CV, a ona tak rozmawiała. Mało tego, jej mąż, który też jest policjantem, w ogóle tam jest, on jest też niebiedny ten mąż, bo ona opowiadała, że przychodzi tam, nie wiem, po 12 godzinach z dyżuru, rzuca torbę, szybko leci na trening kolejny. I ona mówi tak, no i tak mąż siedzi, i tak potem ma do mnie pretensje, że jak oglądamy serial, to ja usypiam. No nie dziwne, jak po prostu 20 godzin zapieprza tam w tej weftę. Ale która właśnie się okazała robotem, ale która okazała się jednocześnie też totalnie taką osobą, taki typ człowieka z zasadami, takimi zasadami naprawdę kierującego się zasadami sportów walki i sztuk walki. Że to nie ma, że to nie są żarty. Po prostu wchodzisz tam, nie wiem, na matę czy gdzieś i musisz być takim człowiekiem, jakim mówi ci twój trener czy trenerka. I to mnie jakoś bardzo urzekło, bo to było takie bardzo, no, że to nie jest tylko właśnie latanie i szamotanie się i tłuczenie, tylko to jest poważna sprawa. No jest Sylwia Kusiak, bokserka, która na przykład, też tego nie wiedziałam, znaczy wiedziałam o niej wiele rzeczy, ponieważ ona się często pojawiała w różnych jakichś takich tabloidach, ponieważ spektakularnie schudła chyba ze 40 kg i pojawiała się w kontekście, Jezu Boże, gruba bokserka, a teraz szczupła. No i to jest jakby to, głównie research, przygotowanie się na rozmowę z nią, to polegało na tym, że przyglądałam fakty i tak, no okej, dobra, schudła, no ale co dalej? A to się okazało, że ona marzy o tym, aby pojechać na olimpiadę i reprezentować Polskę i Polskę jako polska bokserka. No ale żeby to zrobić, znaczy żeby się utrzymać, to po prostu zawodowo zajmuje się manikurem i doklejaniem sztucznych rzęs kobietom. Znaczy chyba kobietom. Gender, wiecie. I to mnie naprawdę zastanowiło, że polski sport jakby jest totalnie też wystereotypizowany, ponieważ my mamy cały czas jakby bombardowani, jesteśmy doniesieniami, to piłkarz dostał po prostu jakieś zawrotne pieniądze za transfer i nam się wydaje, że w związku z tym, chociaż to jest absurdalne, ale jakby to jakoś tak właśnie stereotypowo leci, że wszyscy sportowcy, którzy no, jakby zawodowo tak, zajmują się sportem, mają po prostu mniej lub więcej, ale jednak pieniądze. A Sylwia Kusiak w rozmowie ze mną mówi o tych takich właśnie kwestiach ekonomicznych, które tutaj są kluczowe, bo ona nie mówi o tym, że ona chciałaby zarabiać i utrzymywać się ze sportu, tylko ona mówi, że żeby jechać na jakieś tam mistrzostwa, to musiała wybulić sama 3000, żeby się przygotować, żeby tam bilety, hotel i tak dalej. No a żeby ćwiczyć, a mówimy o osobie, która ma jakby szansę startować w olimpiadzie, no to robi manikur po domach. Znaczy, to jest sport polski. To jest niesamowite, że naprawdę mamy jakby jakieś dziwne wyobrażenia o pieniądzach, a naprawdę no, one pewnie gdzieś tam są, ale to nie jest tak, że jakby cały sport tak wygląda. No oczywiście dziewczyny, część z nich ma sponsorów. No, na przykład dla nich dużą pomocą jest to, jeżeli sponsorem są jakieś firmy takie dietetyczne, że tam dostarczają im posiłki, no bo one muszą trzymać
odpowiednią dietę, no więc samo to, że dostają jedzenie, no to tu już jest jakieś tam wsparcie. No ale umówmy się, no to jest na zasadzie, to też nie są pieniądze, że to jest jedzenie, więc to, to jest jakaś taka umowa barterowa, powiedzmy. No z takich ciekawostek, no to na przykład moja trenerka Sylwia Zaczkiewicz całą swoją rozmowę poświęciła porażce. Porażce z przegranej z walki, którą stoczyła. Mało tego, ma nawet tatuaż jakby z datą tej porażki. Więc no to dla mnie było oczywiste, że ta rozmowa będzie poświęcona temu, co w sporcie jest takiego, że mimo tego, że po prostu dostajesz i obrywasz i nie wygrywasz, czyli nie masz jakby tego podstawowego tutaj tej frajdy, no to potem idziesz znowu na ten trening i znowu zaczynasz po prostu niczym Syzyf do góry. I nie ukrywam, że jakby w czasie tych właściwie wszystkich rozmów ja przyjmowałam taką pozycję osoby, która nie rozumie, co one do mnie mówią. I ja na przykład dopytywałam się wielu z nich, ale jak to? Dzwoni budzik o 6:30, ty idziesz na trening, potem przychodzisz, jesteś umęczona po prostu, że nie możesz wejść do domu po schodach. 2 godziny i idziesz znowu na ten trening. Znaczy, co takiego w twojej głowie się dzieje, że jesteś w stanie to zrobić? No, zazwyczaj odpowiadały, no po prostu dzwoni budzik i wstaje. Ja mówię, dobra, no to jeszcze od początku. Jak to jest, że wstajesz, kiedy po prostu dzwoni ten budzik, nie masz siły wstać, bo wieczorem miałaś strasznie ciężki trening? I one zawsze mówiły tak, no po prostu wstaję, bo dzwoni budzik, idę. To było niesamowite. Znaczy, właściwie w pewnym sensie wszystkie one są robotami pod tym względem. Bo mnie najbardziej też u nich interesowała siła psychiczna, znaczy co one mają w głowie, że są w stanie poświęcić tak wiele dla tego, aby ćwiczyć, aby trenować i aby walczyć. Co mają też takiego w głowie, że w czasie ważenia stają przed przeciwniczką, patrząc jej w oczy, a potem wchodzą z nią na, nie wiem, ring do oktagonu czy na matę i dają 200%. Tak jak opowiadasz o swoich bohaterkach, poznałaś je dobrze, domyślam się, w toku powstawania tej książki i też dużo pewnie rozmyślałaś na temat każdej z tych postaci. Udało ci się zawrzeć tę różnorodność i to te poszczególne odcienie tego, jak każda z nich jest inna, a jednocześnie jak każda z nich bardzo poważnie podchodzi do sportu i do swojego treningu. Natomiast osobiście ja odniosłam wrażenie, czytając książkę, że jest różnica pomiędzy rozmowami z utytułowanymi mistrzami i mistrzyniami otwierającymi tę książkę i z każdą kolejną rozmową, która się w niej pojawia, właśnie z zawodniczkami, które są młodsze, mniej utytułowane. Właśnie Joanna Jędrzejczak potem się tam jakby jest takim wyłomem, który się pojawia. I to nawet, ta różnica może być nawet opisana w takiej kategorii filozofii tego sportu, bo pamiętam, że chyba Iwona Guzowska podkreśla, że nie chodzi o bicie. Nie chodzi o bicie, chodzi o walkę, to ma być walka, podczas gdy każda kolejna z rozmówczyń, z bohaterek tej książki mówi bicie, 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 konsekwentnie. I czy ty zauważasz właśnie u swoich bohaterek no jakąś przemianę pokoleniową, taką związaną z mentalnym podejściem do tego sportu, z większą determinacją może? Nie wiem, na ile jest to kwestia pokoleniowa. Na pewno każda z nich jakby ma też różny bagaż, nazwijmy to intelektualny, to znaczy są takie, które są mniej lub bardziej autorefleksyjne, no jakby każdy z nas. Rzeczywiście jakby nie bez przyczyny i nie przypadkowo. Książka rozpoczyna się rozmową z Iwoną Guzowską, z którą jakby znam się najbardziej, jakoś najbliżej mi z nią. I Iwona rzeczywiście bardzo dużo czyta, więc też jakby jest buddystką, więc no jakby bardzo autorefleksyjną osobą, przy czym jakby z no niesamowitym doświadczeniem życiowym również, więc jakby to doświadczenie zostaje gdzieś tam zawsze w nas. No i osobą, która od jakiegoś czasu też pracuje z innymi kobietami, jest kimś w rodzaju, nie wiem, jak to się nazywa, no już może nie coach, ale no tam nie wiem, jakieś motywacyjne tam różne robi rzeczy, z czego oczywiście się nabijam z niej. Ona mówi, tak, to przyjdź do mnie, to zobaczymy. Ona jest moim prywatnym coachem i czasem do mnie dzwoni i mnie po prostu krzyczy na mnie.
I ona jest najbardziej taka, no i w związku z tym ona ma taki najwięcej jakby refleksji też ogólnych, tak. Przy czym nie są to tanie jakieś filozofie, tylko naprawdę ona jakby trafia w sedno. Natomiast młodsze dziewczyny rzeczywiście jakby, być może dlatego, że są na początku swojej drogi sportowej, to też jakby za bardzo nie wiedzą, w którą to stronę pójdzie. Mają, potrafią odpowiedzieć rzeczywiście na pytanie, jakby czemu tu są, tak, ale rzeczywiście też nie zwracają tak bardzo uwagi na słowa, na sformułowania. Być może to się w nich pojawi, a być może jakby mają inny też bagaż taki, no... właśnie dotyczący autorefleksji, no tak jak mówię, jak każdy z nas. Natomiast Joanna Jędrzejczyk rzeczywiście jest gadułą i ona w ogóle, z nią nie można, wydaje mi się, robić wywiadów ani rozmów, ponieważ po prostu ta osoba mówi. I nasza rozmowa polegała na tym, że ja próbowałam tak jakieś pytanie, ale po prostu tam swoje wie. I to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że ona po prostu jest tak jeszcze ja z nią rozmawiałam też po treningu, która po prostu jak mi już godzinną walnęła mowę, no to miałam te pytania tam na kartce, no ale powiedzmy, że trochę tam udało mi się ich zadać, ale ona znowu jest tak samoświadoma, że po prostu nie potrzebuje interlokutora do tego. No tak, dzięki za tę odpowiedź. Faktycznie nie wpadłam na to, to jest najbardziej nasuwająca się odpowiedź, tak jak mówisz, że może to jest związane z pewnym bagażem życiowych doświadczeń, z dojrzałością. Te młodsze zawodniczki są nakierowane bardzo na działanie i to bardzo też widać w tych rozmowach. Natomiast wraz z tą dojrzałością przychodzi pewien poziom refleksji i chciałam teraz zacytować wam mój ulubiony fragment tej książki. Śmiałam się długo, kiedy przeczytałam ten fragment. On będzie o tobie i o twojej trenerce. I trenerka mówi tak. Sylwia Zaczkiewicz. Karate nauczyło mnie dyscypliny i tego, że czasami trzeba powtarzać jeden ruch cały trening. Ty zadajesz pytanie. Przecież to się może znudzić. O czym się myśli, kiedy pół godziny powtarza się jeden ruch? Odpowiedź? Ty byś tylko myślała. A tu chodzi o dobre wykonanie czegoś, jest się skupioną tylko i wyłącznie na treningu. I właśnie ta odpowiedź, ty byś tylko myślała, ona wydaje mi się taka mocno symptomatyczna nie tylko dla kobiet w sporcie, ale dla kobiet w ogóle, zastanawiających się nad różnymi rzeczami, nad wchodzeniem w różne sprawy, tematy, do świata ogólnie. To się wiąże pewnie też z pewną dojrzałością, pewnością siebie, no i gdybyś tutaj mogła powiedzieć coś na ten temat, czy to myślenie nam czasami zbyt nie szkodzi, nie tylko w treningu? No oczywiście, że tak. No, znaczy ja zawsze na treningach powtarzałam, że tu się za mało czyta i po prostu i w ogóle nie wolno ćwiczyć w sukience, nie podoba mi się tu. To by się dało zrobić, myślę. Nie dało. Znaczy, no nie wiem, ale my po prostu miałyśmy też bardzo specyficzną grupę, bo to była grupa dziewczyn, tam czasem pojawiali się po jakimś czasie chłopcy, ale to byli głównie poeci albo jacyś artyści. Anyway, więc nasza grupa to były właśnie dziewczyny, które myślą, kobiety, które biją i walczą i myślą. I rzeczywiście Sylwia miała z nami wiele problemów, ponieważ my za dużo zadawałyśmy pytań. Były to pytania raczej na właśnie seminarium domkowe, a nie na walanie w worek, bo my zawsze chcieliśmy powiedzieć, no dobrze, dobrze Sylwia, no oczywiście możemy zrobić to ćwiczenie, ale no wiesz, jakby po co? Bo... przez 4,5 roku pamiętam głównie jakby z tych treningów to, że miałam cały czas kary, ponieważ gadałam, nie wolno gadać, i zadawałam pytania, które podważały autorytet trenerki oczywiście, znaczy, ale nie robiłam tego po to, żeby się tam wykłócać, tylko naprawdę byłam ciekawa. Więc ona miała dosyć tego mojego myślenia, uważała, że to jest żenujące, że ja mam jakiś problem, co pewnie miała rację. Natomiast to, co najbardziej zapamiętam z tych treningów, to już nawet nie te moje kary, na szczęście miałam je z innymi koleżankami, więc nie było mi jakoś przykro, tylko to, że Sylwia próbowała nas zawsze oduczyć mówienia słowa przepraszam, które padało po prostu cały czas non stop. Kobiety cały czas przepraszają. Przepraszają nawet wtedy, kiedy jakby jest walka na macie, no to już mówiłam o tym, że tam można, tak? Że jest taki wielki napis, tak możesz.
A mimo wszystko przepraszałyśmy, nawet kiedy miałyśmy tam po prostu ochraniacze na zęby, to przepraszam, cały czas mówiłyśmy. Za to też były kary, ale to bardzo trudno było z nas jakoś nas tego oduczyć. I ja w ogóle oczywiście też się butowałam w związku z tym, ponieważ uważałam, że to jest jakby element mojego dobrego wychowania i savoir-vivre'u. I to jest naturalne, że jeśli ja koleżance po prostu, nie wiem, nadepnę na nogę, kiedy coś tam, no to mówię jej przepraszam, bo jakby no, to jest oczywiste. To nie jest oczywiste, bo to przepraszam padało bardzo często i to dyscyplinowanie nas do bycia miłymi i sympatycznymi nawet w takich okolicznościach jest czymś przerażającym. Mało tego, jeszcze bardziej przerażało to, że my nie byłyśmy w stanie nie przepraszać, że już nawet potem, jak ktoś, której się wyrwało, że przeprasza, to mówiła, o Jezu, przepraszam, przepraszam, że powiedziałam, o Jezu, nie, dobra, sto pompek. I to naprawdę było przykre, bo to pokazywało, w jakim jesteśmy jakimś po prostu takim już matriksie tego przepraszania. Znaczy, ale że za co ty przepraszasz? A przecież to nie chodzi o przepraszanie jakby na treningu, tylko w ogóle w życiu. Jeśli cały czas się to mówi, to nie jest się sympatyczną dziewczyną. To znaczy jakby nie oczekujmy, że będą nas wszyscy w związku z tym lubić, bo jesteśmy takie miłe. Nie, to znaczy, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. I to było bardzo, bardzo przykre, więc to moje myślenie było tu dużym problemem, natomiast ono niestety w dużej mierze też właśnie paraliżowało jakieś wybory, czasem bardzo szybkie wręcz, no takie fizyczne, tak, w czasie kiedy sparujesz i jak za dużo też myślisz, to naprawdę to nie ma sensu. Jakby, a myślenie, a skupienie to są dwie różne rzeczy. I właśnie twoja książka też bardzo fajnie pokazuje to, że skupienie na działaniu, wyłączenie myślenia i taka automatyzacja związana z treningiem i z doskonaleniem umiejętności sportowych, to jest coś, co może naprawdę nam się przydać. No i tutaj a propos tego przepraszania, wracamy do jednego z pierwszych pytań o tabu związane z posiadaniem przez kobiety sprawnego ciała, siły fizycznej, wyprowadzania ciosów. I o ile jakby to tabu w sportach walki jest teraz przełamywane, bo ono jest zmiękczone właśnie przez konwencję sportu, to dalej kobiety będące agresywne, zachowujące się agresywnie, czy stosujące przemoc, czy w ogóle wyobrażenie brutalnych kobiet, jest dla nas czymś trochę niewyobrażalnym. I jakby nie chciałabym tutaj mieszać teraz tych dwóch porządków, bo wiem, że twoja książka jest o sporcie, i to jest konwencja tego, że to są sztuki walki, które mają swoje zasady. Natomiast chciałabym, żebyśmy teraz poszły krok dalej, czy nawet trzy kroki i trochę pospekulowały na temat tego, co jest takiego przerażającego, jeżeli mówimy o równouprawnieniu i o swobodzie ekspresji kobiety jako osoby. Dlaczego nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że spektrum osobowości kobiety jest związane z agresją, przemocą, brutalnością? Czy jesteśmy? Czy twoim zdaniem, jak tutaj, jak ewoluuje może to nasze wyobrażenie, ten stereotyp kobiety? Myślę, że mieszają się tutaj różne porządki. Pierwszy to jest taki, że oczywiście jest jakiś strach przed tym, że kobieta może mieć siłę i ta siła fizyczna właściwie tak naprawdę może być tylko preludium do siły psychicznej, a to oznacza, że może przestać zgadzać się na wszystko. To jest strach, który w dużej mierze związany jest na przykład ze strachem przed tym, żeby kobiety się spotykały ze sobą. Do tej pory, kiedy dziewczyny czasem idą gdzieś tam spotkać się z koleżankami, to słyszą, że idą na sabat jakiś czarownic. A to tak naprawdę jest jakimś takim elementem niepokoju. Co tam się może stać? Co się może dziać? Będziecie rozmawiać o mężczyznach? No tak, głównie. Jest jakiś taki strach, że kobiety będą mieć jakieś super ekstra moce i siły zabrane tym mężczyznom i właściwie nie wiadomo, jak je spożytkują. To jest jakiś po prostu taki fantazmat, który głęboko siedzi. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo to się, dlatego powiedziałam, że się mieszają różne porządki, bo z drugiej strony jest jakiś opór przed tym, że kobieta bije, po prostu niczym w seksmisji, nie jest już wtedy kobietą, ale jeszcze nie jest mężczyzną, więc właściwie nie wiadomo, kim jest. Oczywiście jakby posługując się takimi kalkami kobiecości i męskości naszej kultury.
naturalne jest to, że kobieta, która się bije, jakby wykracza przez różne, znaczy wykracza z, jakby z tego takiego ogniska domowego, pracy opiekuńczej i całej reszty. Sporty walki też mają to do siebie, że się potem jest poobijaną, więc się wygląda nieładnie i to też jest szkodliwe. Ale z drugiej strony to, co ja obserwuję i czego nie jestem w stanie jakby połączyć tych dwóch, a może to się łatwo nawet łączy paradoksalnie, z jednej strony jakiś taki opór i w ogóle odpychanie, a z drugiej totalna seksualizacja kobiet, które się biją. Jakby okładki te, o których wspomniałam na początku, miały temu jakby to podtrzymywać. Część klubów sportowych, która umieszcza na swoich portalach zdjęcia wypiętych lasek, które tam w owikach trzymają, tam w ogóle wygięte, że są takie super ekstra hot i coś tam. Zresztą jedna z moich bohaterek też sobie robi takie zdjęcia, tylko że jeżeli kobieta sama sobie robi to zdjęcie, no to jakby jest to świadome, tak? Nie jest to jakby wykorzystywanie jej ciała. I na przykład też zauważyłam przy okazji tej książki, ona miała premierę 2 tygodnie temu, więc mam już jakieś doświadczenie tam, mam dużo spotkań takich jak to. To jest niesamowite, naprawdę jakby przykro mi, że to tak brzmi, że mężczyźni i kobiety, ale no, takie jest moje doświadczenie. Mężczyźni dziennikarze, za każdym razem, miałam chyba 5 czy 6 rozmów takich właśnie z mężczyznami, zachęcają mnie do tego, żeby w czasie wywiadu ich pobić. Wiem, że to brzmi irracjonalnie i głupio, bo nie, po pierwsze nie ja jestem bohaterką tej książki, ja jestem pisarką, ale jakby do redakcji ta książka szła z rękawicami bokserskimi, co było takim promocyjnym chwytem, że tutaj jakby rękawice, krzyżówki walki, żeby jakoś tam sobie połączyli to. I te rękawice leżą i naprawdę byłam nawet ostatnio w programie w TVP Kultura, w programie Pegas, stary program kulturalny, po prostu taki, wiecie, z tradycjami. I facet normalnie podekscytowany z tymi rękawicami mówi mi przed programem, a będziesz się biła? Panie, weź się pan. I naprawdę, ja nie wiem, o co tu chodzi, bo jakby ja mogę, ale no to mnie stawia w dziwnej sytuacji, tak nie tak nie wolno. Więc, no ale coś takiego musi być, że chcą dostać od baby, no. Naprawdę, czy to jest w jakiejś sferze po prostu SM? Nie wiem, o co chodzi. Ja już jakby nie będę ich tutaj interpretowała i z psychoanalizą wyjeżdżała, ale coś musi być takiego rajcownego, że z dziewczyną gadają o sportach walki, więc jednak im się to kojarzy, że to jest ten męski sport, no ale że tu kobiety i tu kobieta napisała książkę, no to teraz jakby, no coś trzeba zrobić takiego, nie? No, bardzo dziwne. Wydaje mi się, że to też jest elementem pogodzenia się z sytuacją albo zrozumienia jej. No bo skoro się jakby kobiety biją, tak już mówiąc jakby tym językiem, którego Iwona Kozłowska nie pochwala, no to muszą to robić po coś. Znaczy, no muszą to dla nas mężczyzn robić, no bo inaczej chyba, no, po co by to robiły? No to jeśli dla nas, no to po to, żeby być bardziej hot. Może im się przekłada, że jak dziewczyny są ostre na ringu czy w oktagonie, no to potem też w łóżku. Nie wiem, jakby jak idą jakby te myśli tam im. Dość, że naprawdę dziennikarze się okropnie podekscytowali książką. Bardzo. Więc te dwie rzeczy i dokładnie, czyli jakby mnóstwo komentarzy w internecie pod filmikami z kobietami, które tam walczą i na ich profilach. No ja to bym swojej nie pozwolił. Taka laska, po co jej to? Sporty walki nie są dla kobiet, ale są kiepskie technicznie. No i oczywiście też jeden z hitów, który się często powtarza przy okazji akurat walk bokserskich, jak ona tą gardę trzyma. To jest po prostu, coś z tą gardą musi być zawsze nie tak. I jakby w komentarzach zostaje to wyjaśnione. Jest bardzo źle. Więc z jednej strony takie krytykanstwo, wujek, dobra rada, ale ciocie też się oczywiście zdarzają. No i taki po prostu odsuwanie tego, że to w ogóle nie jest dla kobiet, a po co, przecież mogłoby co innego, na co to komu. I jaranie się tym. Nie wiem jakby, jakie tutaj są punkty wspólne tych dwóch podejść do sportów walki kobiet, natomiast no, rzeczywiście od 2 tygodni obserwuję to jakby na sobie, że jest jakaś ekscytacja. Jeden z dziennikarzy nawet powiedział, no to nakręcimy teraz taki materiał, znaczy o tej książce, no oczywiście jakby na ringu, no bo to jakby musi się kojarzyć i ty mnie znokautujesz.
No jakby co mam zrobić z taką propozycją? To absurdalne. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz. Ja to czytam jako pewną strategię oswajania tematu, który jeszcze nie ma swojej konwencji, żeby mówić o nim. I co ważne, ta strategia oswajania musi się wpisywać w ten obowiązujący model dominacji, relacji władzy i tego, że tak jak mówisz, że to jest na użytek mężczyzny, że mężczyzna tu jest sytuowany w centrum. Co ciekawe, czytając twoją książkę, miałam takie wrażenie, że bohaterki tej książki jakby są bardziej paniami swoich ciał. W tym sensie, że używają ich, czasami używają tych swoich ciał wbrew temu, co to ciało im komunikuje, typu ból, urazy, jednak wiedzą, że cel treningowy jest nadrzędny względem tej komunikacji ciała, a z drugiej strony kompletne lekceważenie dla właśnie tego bycia obiektem czyjegoś spojrzenia i tego, że mówi się często i jest to taki straszak na kobiety, że uprawianie sportu czy wyczynowo czy profesjonalnie, takiego szczególnie jak sporty walki, odbierze sylwetce kobiecość. Po pierwsze, zupełnie nie miałam wrażenia, że ta kobiecość jest, ma szansę w jakikolwiek sposób zostać im odebrana, bo po prostu są kobietami i kropka. A po drugie, właśnie miałam absolutne wrażenie, że jest odwrotnie do tego, co ty mówisz, że one robią to tak do końca dla siebie i są tak do końca paniami własnych ciał, że może to jest właśnie ta strategia, żeby teraz sprowadzić je z powrotem na właściwe miejsce, na ich miejsce. No tak, i poza tym to też jest trochę takie znowu myślenie o tym, że jeśli kobiety wkraczają w sfery, które dotychczas były zarezerwowane dla mężczyzn, no bo jakby też nie oszukujmy się, jakby sporty walki nadal nie są jakoś bardzo postrzegane jako takie no właśnie dla każdej z płci. Zresztą Janusz Mindera, dziennikarz sportowy, którego poprosiłam o napisanie takiego tekstu do mojej książki, który jakby pokazywałby korzenie, w ogóle, czy skąd się te kobiety w Polsce, w polskich sportach walki wzięły, jaka była ich historia, że to jest cały czas jakby postrzegane jako ta po prostu nieszczęsna walka płci. To znaczy, że kobiety dlatego uprawiają sporty walki, żeby pokazać mężczyznom, że one też mogą, albo pokazać mężczyznom, że są lepsze. Jakby, że cały czas musi to być w kontekście męskim, że jakby nie można po prostu tak obejść tego tematu i skupić się na sobie. I dlatego może jakby rodzą się cały czas takie napięcia, które powodują, że cały czas jakby część bohaterek moich mówi o tym, że one na przykład na treningach bardzo często słuchały jakichś takich docinków bezsensownych, nawet od jakby gości, od kolegów, którzy są fajni, tak? Znaczy, ale którzy jakby nie mogli się opanować, że tam nie wiem, w czasie ćwiczeń, że nie wiem, że trzeba tam się pochylić. No to wiadomo, że jak się stoi tam w szeregu, to po prostu tyłek się ma czyjś przed oczami, no że jakoś muszą skomentować tą sytuację. Chociaż są generalnie fajnymi gośćmi, no ale jakby kultura jest kulturą. Że cały czas to jest takie jakby wchodzenie na czyjś teren. Ale to jest takie bardzo męskie też myślenie, tak? Znaczy, że teraz kobiety weszły na teren sportu walki, ten jakby dotychczas powiedzmy, że męski, i teraz one muszą pokazać, że one też, no nic nie muszą pokazywać, znaczy pokazują w czasie walki, no ale to nie jest jakieś straszenie piórek, a nie oblewanie terenu. Więc jakby mnie to zawsze strasznie wkurza, jeżeli się te wszystkie jakby takie sytuacje postrzega tylko i wyłącznie przez pryzmat walki płci. Nie ma walki płci, no. Jest walka taka, jak jest przemoc domowa, tak? Albo inne straszne rzeczy, które się wydarzają, bo to wtedy ma płeć. Natomiast jakby nie trzeba być w tym męskim kontekście. Ale oczywiście ciała i cielesność są tutaj katowane. Sport zawodowy absolutnie nie jest zdrowiem. Kilka dni temu zresztą świat obiegła informacja o 18-latce, która zmarła, przygotowując się do walki w wyniku po prostu bardzo restrykcyjnej diety i zbijania wagi.
Więc no, takie rzeczy się zdarzają. Zresztą dziewczyny o tym mówią, że to w ogóle jest po prostu poza w ogóle biologią i ich ciałem. 5 kg w 3 dni? 3 kg w tak, 5 no to są jakieś. No, ja pamiętam, że właśnie moja trenerka, która musiała 8 kilo przez 3 tygodnie zrzucić, bo miała mieć walkę i okazało się, że nie ma jakby przeciwniczki do jej wagi, ona, ale jest jakby tam waga właśnie kilka kilogramów niżej. Znaczy jest przeciwniczka w takim przedziale wagi, więc ona po prostu się zawzięła i stwierdziła, że dobrze to wystąpi jakby w takiej wadze i no miała po prostu bardzo mało czasu i widziałam, bo ona prowadziła nasze treningi, a jednocześnie jakby przygotowywała się do walki, no to było jakieś w ogóle groza. Naprawdę to był człowiek duch, człowiek zombie. Więc jakby też jest to ciało trenowane, katowane, ale jest też ciało, które jest cały czas poddawane ocenie, już nie tylko jeśli chodzi o kwestię wyglądu, ale jest to ciało kobiece, które w dużej mierze jest też ciałem, które ma rodzić. I kilka z dziewczyn mówi o tym, że właśnie słyszą ciągle, czy słyszały dość często takie komentarze dotyczące właśnie, nie wiem, piersi, że nie wolno, bo nie będą mogły karmić. Że cały czas jakby ta kwestia cycków gdzieś tutaj po prostu była bardzo żywo dyskutowana. No więc zapytałam się o to, no to oczywiście są jakby ochraniacze. Raczej się tak nie mówi, jeśli chodzi o mężczyzn w jakichś takich sztukach mieszanych, co jakby z ich genitaliami, czy na przykład nie zostaną w związku z tym były bezpłodni. Raczej takich tematów się nie porusza. No oczywiście jest też temat jakby kolejny, jeśli chodzi już o choroby, czy jakieś trwałe uszkodzenia, tak zwane mikrourazy głowy. No i jakby część dziewczyn też jakby o tym mówi i zdaje sobie z tego sprawę, że to być może jest, no ale znowu jakby to jest, to akurat nie ma płci, takie zagrożenie, więc pod względem ciała to rzeczywiście jest coś, co jest wpisane w sport zawodowy i co jest bardzo dużym obciążeniem dla tych dziewczyn, a im są starsze, tym bardziej to odczuwają. To są już wszystkie pytania, które ja miałam przygotowane. Więc serdecznie zachęcam teraz do tego, żeby publiczność zgłosiła się do zadawania pytań. Nie wiem, czy jesteście przed lekturą, czy po lekturze, natomiast sam temat kobiet walczących i wasze skojarzenia z tym tematem, myślę, tutaj mogą być całkiem niezłym źródłem inspiracji do zadawania tych pytań. Autorce, która jest jednocześnie pisarką i trenuje sama sztuki walki. I bije dziennikarzy. I próbuje nie bić dziennikarzy, którzy usilnie się o to proszą. Ja będę podawać mikrofon. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, jak w takim razie wyglądałaby idealna okładka tej książki? Bo tak mnie to zaczęło ciekawić, że skoro nie do końca powinna tak wyglądać i szczerze mówiąc mi też osobiście się nie do końca podoba, to jak w takim razie, gdyby autorka miała dowolność w wybieraniu tego i mogła zupełnie zignorować gadanie działu promocji, marketingu i tak dalej, to jak wtedy wyglądałaby ta okładka? A moje drugie pytanie dotyczy tematu traumy po WF-ie w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ewentualnie jeśli ktoś chodził licealnej na studiach. Bo ja jakby mam cały czas poczucie, że to, że przeżyłam silną traumę podczas WF-u, zwłaszcza w liceum, jest dla mnie czymś, co mnie blokuje w odczuwaniu jakiejkolwiek przyjemności ze sportu. Jeśli ja podejmuję jakąkolwiek aktywność sportową, to czuję, że robię to dlatego, że kultura, że jest taka presja, że powinniśmy być fit, że to powinno nam sprawiać przyjemność, że to jest zdrowe i tak dalej, ale bardzo szybko rezygnuję, bo czuję, że to nie jest moje i mam jakby poczucie, że to ma duży związek z tym, że mam usilnie zakomunikowane, że nie nadajesz się do tego, nie jesteś dość dobra i w ogóle to WF jest po to, żeby się nad tobą poznęcać i podkreślić wyższość, że nie jesteś tak dobra, jak powinnaś być, a nie po to, żebyś ty cokolwiek z tego miała. I jakby cały czas mi to gdzieś tam wraca i czuję, że to mi nie pozwala w jakikolwiek sposób cieszyć się jakąś aktywnością. I mam właśnie pytanie, czy jest jakiś sposób, który udało ci się wymyślić, żeby przezwyciężyć taką traumę?
Jeśli chodzi o okładkę, to ja nie miałam jakichś wielkich pomysłów. Oczywiście jakby ja też zdaję sobie z tego sprawę, że rzecz książka się musi sprzedać, mówiąc brzydko, i że wszystkim zależy, żeby się to stało, więc czasami zaciskam zęby, ale mam swoje ulubione zdjęcie. Książka ma też dość sporo zdjęć, które zresztą zostały udostępnione przez bohaterki. Jest jedno takie zdjęcie, one są czarno-białe, więc niezbyt wyraźne, że w kontekście tego, o którym mówię. Jest ring i tam jakaś mata, jest rzucona koszulka, totalnie pokrwawiona. Ja wiem, że to jest takie creepy, ale to po prostu dla mnie to był taki symbol. To zdjęcie jest w ogóle fajne, bo ono nie jest jakoś bardzo stylizowane, tylko po prostu jest taka już zakrwawiona szmata gdzieś w kącie rzucona. I to być może jest jakoś taki symbol, może za bardzo i wprost, ale to jest totalnie prawdziwe. Znaczy w tej kulturze fit, o której tak wiele dzisiaj rozmawiamy, no jakby nie byłoby miejsca na coś takiego. Więc ja z jakiegoś takiej, nie wiem, wizji zbuntowania, to bym taką właśnie zamieściła okrowioną koszulkę. Może jakoś tak ją tam zawoalowała w kolorze sepi albo coś tam, pastelowo. Różowa krew. Różowo, ale ja bym dała jakiś taki po prostu, no tak, taki symbol. Natomiast ta okładka jakby jeszcze jest wywalczona i ona w sumie jest fajna, bo ona pokazuje bardzo takie jakby silne plecy. I ciekawe było to, że na spotkaniu promocyjnym książki, które odbyło się w Warszawie, było kilka bohaterek i znajomi, którzy byli tych dziewczyn, wszyscy pytali się, czy to są jakby plecy tamtej albo tamtej. Bardzo chcieli jakby je podpisać. Niestety nie są to moje plecy. To od razu mówię. Natomiast jeśli chodzi o zwalczenie traumy, no ja znalazłam dla siebie, ja szukałam różnych WF-ów, jak już mówiłam wcześniej, natomiast znalazłam sobie właśnie klub Otwarte Serce, Zaciśnięte Pięści, ponieważ po pierwsze jakby trenowała dziewczyna nas, co było dla mnie ważne. Chodziły tam głównie dziewczyny, czy chodzą nadal, a ja jakby chciałam też czuć się tam bezpiecznie, a nie nieoceniana. I myślę, że właśnie przez jakby charakter trenerki, no to jakoś tak się stawało i działo, że tam trafiały bardzo takie no jakby konkretne osoby, tak? Więc jakby też czułam się, znaczy to nie był klub, nie jest klub, który ma napisane feministki, queer, ktoś tam mile widziani, ale na przykład samo to, że można było tam na przykład z psem przychodzić, znaczy psy się nie pałętały, wiadomo, ale tam coś gdzieś siedziały. Albo z małymi dziećmi, jak któraś tam urodziła w trakcie. No to jakby i to nie trzeba było tego pisać nigdzie i mówić, jakby to była taka przestrzeń, że też to było okej. A trening był wyciskiem, tak? Więc jakby to też nie była zabawa tylko naprawdę tam się człowiek opacał. Więc to mi się jakoś bardzo podobało i po prostu to, że można mimo wszystko było gadać. Znaczy oczywiście nielegalnie, ale dzięki temu, że można było gadać, to powstała płyta, słuchowisko na podstawie mojej książki Dzidzia, ponieważ ja obok ćwiczyłam aktorki, malarki i dziewczyny, która zajmowała się muzyką. I tak w cztery gadałyśmy w czasie tam już końca treningu i żeśmy wymyśliły, że fajnie byłoby coś razem zrobić, wykorzystując jakby to, że każda jest z innej parafii. I wymyśliłyśmy słuchowisko na podstawie mojego tekstu. Magda Karel, aktorka, przeczytała. Monika Stolarska, malarka, zrobiła jakby całą tam część graficzną, okładkę płyty, ale również gadżety. A Natalia Fiedorczuk-Cieślak zagrała muzykę, a potem okazało się, że w ogóle Natalia Fiedorczuk-Cieślak to też pisarka i zresztą jest w tej książce razem z Grażyną Plebanek i Małgosią Halber, którą też ćwiczyłam, więc no to po prostu było takie też miejsce w ogóle bardzo twórcze. Znaczy, że to było dla mnie idealne połączenie sportu i kultury i myślę, że znalezienie dla siebie takiego miejsca, w którym można po prostu się czuć dobrze, jest priorytetem. Po prostu czasem jest tak i to, tak jak mówię, to nie musi być napisane, że to jest jakby miejsce takie i takie i takie, tylko się wchodzi i czujesz, że albo masz presję super ekstra ciuchów
i tam selfie w każdej stronie, no albo takie, które się dobrze czujesz i to jest chyba najważniejsze. Przy czym to mogą być sporty walki, a to może być cokolwiek innego. Ja też chodziłam na pole dance i tam też było, tam też założyły tą szkołę dziewczyny, które no jakby... No, jest mi z nimi po drodze, jeśli chodzi o wartości, które wyznajemy, bo jeżeli feministki zakładają szkołę burleski i tańca na róże, no to jest fajne, więc ja się tam dobrze czułam. Okej, tu widziałam pytanie. Przyznam, że ta książka jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo ile śledzę pani poczynania literackie od czasu Kieszonkowego Atlasu Kobiet, nie miałam pojęcia, że Sylwia Hutnik jest też sportsmenką. Nie jest. No i mimo wszystko, no jest pani na tyle zainspirowana tym sportem, że zdecydowała się pani kolejną książkę poświęcić właśnie na ten temat. I chciałam się dowiedzieć, jakby co panią motywuje i jakby co wpłynęło na to, że pani postanowiła właśnie postawić na te sporty walki i też jak nie stracić tej motywacji w tym momencie do tego sportu, bo chyba mamy tutaj coś wspólnego, bo ja przyznam, że też od jakiegoś czasu usiłuję odwiedzać siłownię, ale mi się tam po prostu cholernie nudzi i stwierdziłam, że będę sobie zabierać słówka i się ich uczyć w międzyczasie z innych języków, ale mój mąż twierdzi, że jestem stuknięta po prostu, jako jedyna chodzę z tymi słówkami i tam biegając na gazetę czytam. No i właśnie, no jak to zrobić, żeby nie stracić tego zacięcia i czy pani też obserwuje na swoim przykładzie to, że ten sport coś zmienił w pani życiu i wykształcił jakieś nowe cechy charakteru, które być może też pomagają w pracy pisarskiej? No, to teraz będzie Paul Coelho. Ja tylko chciałam się podzielić tak, a propos słówek na siłowni, to pamiętam, że kiedyś chodziłam na siłownię i stawałam w kącie i tam była taka bieżnia, ja mogłam sobie myśleć wtedy i tam biegać. I były takie telewizorki małe i ktoś zszedł przede mną, ja wlazłam tam, a ta osoba przede mną biegała oglądając telewizję Trwam, bo tam były takie różne i to przyznam się mi, bardzo, bardzo długo myślałam na ten temat. No nieważne, w każdym razie dla mnie motywacja, znaczy ja się bardzo dużo nauczyłam oczywiście na tych treningach, w pewien sposób te cechy charakteru jakoś tam może już były we mnie, bo jestem dość taka... jakby to powiedzieć, nie odpuszczam. Tak jak już tak zawezmę, to się zawezmę. Co wynika jakby z poczucia obowiązku, różnych innych cech, takich mocno jednak pozytywistycznych. Praca, społeczna, te wszystkie takie rzeczy, które może nie kojarzą się jakoś paradoksalnie ze sportem, ale do nich potrzeba konsekwencji. No i takiej zawziętości, znaczy takiej, że się jak już się uprę, to się uprę. Co często jakby jest też źle odbierane, no bo ludzie nie lubią upartych osób. Znaczy wydaje mi się, że taka postawa jest elementem zbytniej pewności siebie, co też nie jest dobrze widziane. No ale wydaje mi się, że bez tej cechy charakteru to ja bym nie zrobiła połowy rzeczy, które zrobiłam. I treningi utwierdziły we mnie to, że jakby jak się zawezmę i jakby zrobię to, co mam zrobić, to się uda. Oczywiście teraz mam jakby, że to też zależy co się ćwiczy, bo teraz na przykład ćwiczę jogę i tam mam zupełnie odwrotnie robić niż to, co zazwyczaj na treningach, czyli na treningach tam po prostu do środy, a na jodze przyjdzie czas, kiedy twoje ciało będzie gotowe na to, aby się po prostu przez pierwsze 2 miesiące nie wiedziałam, co ta pani do mnie mówi, no bo przecież tam trzeba cisnąć, więc to też zależy jakby co się robi ze swoim ciałem i jaką ma się całą filozofię podejścia, ale jakby w obu tych przypadkach, nawet jeżeli jakby da się czas, żeby tam po prostu czakram się otworzył, no to musisz być konsekwentna i to codzienne robienie czegoś, czy tam regularne robienie, wpadanie w taki rytm dla wielu osób jest nieznośne, ponieważ kojarzy się z rutyną, z nudą, no właśnie z taką pracą w biurze, odmurzającą wręcz, bo wtedy właśnie mało się myśli, ale ja na przykład kiedy piszę, a piszę bardzo dużo tekstów, w ogóle bardzo dużo piszę, ale bardzo dużo piszę takich tekstów zamawianych przez, nie wiem, tygodniki czy gazety, gdzie ich jakby nie interesuje, czy ja mam akurat aktualnie wenę i pomysł, tylko ja muszę oddać tekst na tyle i tyle znaków do tego i tego dnia. Więc to absolutnie jest chomik w kołowrotku, znaczy ja tam też muszę cały czas wpadać w ten rytm i być konsekwentna. Więc takie sporty, jak sporty walki, uczą
dlatego że no, choćby ten cytat przywołany przez ciebie dotyczący wykonywania jednego ćwiczenia przez pół godziny, no to uczy totalnie pokory. Ja nawet w pracy naukowej mam też często tak, że siedzę w bibliotece, jakieś robię kwerendy i po prostu zaraz mnie trafi jasna cholera, bo mam do przejrzenia jeszcze 3 roczniki gazet. I ten czas tak pyka, 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 ja tak przeglądam. No ale to jest jak to ćwiczenie. Znaczy jakby to, że ja to robię, to powolutku doprowadza mnie do jakiegoś celu, który chcę osiągnąć. I to na tym polegają też długodystansowe projekty. My teraz, myślę, że też jeżeli mogłabym pokusić się o takie uogólnienie, żyjemy w kulturze bardzo szybkiej i takiej jakby instant. Ja nawet mam takie wyobrażenie, jeśli chodzi o pisanie, że nie wiem, do niektórych tytułów piszę felietony od 10 lat i mniej więcej od 2 piszę felietony o tam około 1500 znaków krótsze, średnio. I to w gazetach, jakby takich magazynach, gdzie generalnie się jakby czyta, tak? Znaczy to nie są tylko obrazkowe magazyny. Co oznacza, że według jakby redakcji percepcja ludzi jakby się zmniejsza i to muszą być krótsze teksty. Więc no my nie mamy też czasu albo nie wiem, odwykliśmy od takiego jakby długich narracji, a to oznacza, że jakby trzeba iść krok po kroku. W sporcie też tak jest, znaczy no nie ma tak, że się wchodzi i po prostu już się jest, tylko tam trzeba mozolnie się wspinać. Pod tym względem uważam, że te cechy, które tam się nad którymi się pracuje, bardzo przydają się, no przynajmniej w moim zawodzie. No i jeśli chodzi o strategie, które przyjmuje się względem właśnie takiej konsekwencji chodzenia, mimo tego, że męczy i nuda, no to jedną z moich ulubionych strategii jest strategia takiego konia, który idzie z klepkami po prostu z boku i idzie na wprost, bo no, tu w Krakowie mnóstwo koni, prawda, że tam one idą, bo nie mogą się patrzeć na boki. Ja też tak czasem mam. Znaczy jak chcę coś zrobić, to po prostu idę do... Znaczy nie, to jest dekoncentrowanie się. Ja bym, gdybym miała oczy naokoło, chociaż coraz częściej mi się tak robią, bo jakby musimy być online, bo jeszcze coś tam musimy zrobić, ale w to wpadają też różne rzeczy. Nie wiem, nasz wewnętrzny krytyk, komentarze w necie albo coś tam. Gdybym ja tego wszystkiego słuchała, to ja bym nic już więcej nie napisała w życiu, bo po prostu by mnie to sparaliżowało. Więc ja muszę leść jak ten koń i po prostu robić swoje. A to akurat Wojciech Młynarski. To ja najpierw chciałam się podzielić taką swoją refleksją, że oprócz tego aspektu takiej rozseksualizowanej kobiety i tego, że jest to nie kobiece, że trzecia rzecz, z którą na przykład ja się osobiście spotkałam, która mnie bardzo irytuje, to jest mansplaining podczas wspólnych treningów i ciągłe po prostu rady, nawet jeśli ktoś obrywa, udaje oczywiście twardziela, ale na sam koniec właśnie rady typu za nisko trzymasz gardę i tak dalej. Ale moje pytanie jest, dlaczego jednak pani wybrała te sztuki walki, bo jednak trzeba się skonfrontować z własnymi ograniczeniami bardzo dużymi i to jest na każdym treningu, to są duże lekcje pokory i takiego czasem porażki i czasem takich bardzo bolesnych rzeczy. Jednak trzeba przejść taką granicę tego świadomości, że można komuś zadać ból, prawda, i że chce się z kimś się zmierzyć i moim właśnie pytaniem jest, dlaczego akurat to, a nie na przykład crossbox. U mnie zaczęło się, znaczy tak, mansplaining oczywiście, przy czym bardzo trudno to często wyjaśnić, że jakby jest cienka granica między radą, z której ja mogę skorzystać i naprawdę jakby dzięki, że to mówisz, a tym, a pouczaniem i po prostu jakimiś takimi radami, o które w ogóle nikt nie pytał i nikt ich nie chce. To rzeczywiście jest dość trudne jakby w wyjaśnieniu, czemu tego nie chcemy słuchać. Natomiast jeśli chodzi o wybór, u mnie zaczęło się odwrotnie niż jakby część osób myśli, bo ja najpierw napisałam książkę Cwaniary, gdzie bohaterki jakby stosują ciosy w walce o oczywiście Prawo i Sprawiedliwość na ulicach i każda ma jakby tam swoją prywatną walkę do rozegrania. A potem trafiłam na trening. Oczywiście natychmiast dostałam pseudonim Cwaniara, no bo ludzie myśleli, że właśnie taka jestem, a nie wiedzą, że pisarze stwarzają bohaterów nie na podobieństwo swoje, tylko na podobieństwo tego, jakimi chcieliby być ludźmi. Więc ja sobie najpierw stworzyłam mnie walczącą,
a potem musiałam bardzo mocno zejść z tonu w czasie treningów. Najbardziej nie podoba mi się to, kiedy ćwiczy się coś regularnie, że człowiekowi się wydaje, że już jest na jakimś etapie, po czym przychodzi spadek formy i wracamy do, znaczy znacie gry takie, że tam się wyrzuci kostka i tak, o, teraz po prostu wróć na start, że już tam się było przy mecie. I to mnie strasznie jakoś deprymuje i trudno mi jest się z tym pogodzić i myślę, że mam czasami też tak z pisaniem, to znaczy, że mam dwa teksty, że tak myślę sobie, o kurczę, dobra, fajnie, ekstra, ale fajna puenta i w ogóle jakiś trzeci tekst, który ani mi się dobrze nie pisze, ani nie mam pomysłu, ani w ogóle wyszedł jakiś kulfon i myślę sobie, kurczę, no przecież jakby, no ale co ja zrobiłam złego, znaczy, jakby gdzie popełniłam błąd. I czasami jest tak na treningach, że po prostu jest cały dzień i nie idzie, no po prostu w ogóle ciało nas nie słucha zupełnie, robimy jakieś głupoty. I to mnie strasznie jakby spowalnia i mam trudności, żeby to zaakceptować, że tak po prostu jest, że raz jest dobrze, raz źle. I pod tym względem rzeczywiście dotyczy to każdego sportu, znaczy wszystkich rzeczy, które robimy. A sporty walki też u mnie dlatego, że ja po prostu w pewnym momencie już czułam się tak sfrustrowana i zła i miałam taki pomysł, że może zamiast na terapię to pójdę na matę. I to był fajny pomysł przez pół roku, a potem mi się dzięki macie pootwierały takie rzeczy, że musiałam szybko na terapię. Więc to jakby na dwoje babka wróżyła. Ale rzeczywiście tam dużo też się dzieje psychicznych rzeczy i patrząc na kobiety, z którymi ćwiczyłam, a przez te 4 ponad lata tam się przewinęło ich sporo, no to widziałam po prostu niesamowite historie, co się z nimi działo tam w przeciągu 2-3 miesięcy, że po prostu w ogóle jakaś totalna zmiana. Tylko dlatego, że 2 razy w tygodniu spotykałyśmy się i tam tłukłyśmy, nie działy się jakieś czary mary. To naprawdę były czasami jakieś takie historie, no w ogóle jak z filmu. Przeobrażenie, inna postawa, inna w ogóle po prostu twarz, no wszystko. Więc rzeczywiście dla wielu osób, dla wielu kobiet sporty walki są takim jakby otworzeniem czegoś, czego nie miały przez całe życie, czyli możliwości. To nie jest możliwości pobicia się, tylko jakby takiej prostej rzeczy, możliwości, nie wiem, nawalania w worek i wrzeszczenia. Dużo pracowałyśmy z głosem, okazało się, że prawie żadna z nas nie umie krzyczeć, że głos gdzieś grzęźnie w gardle, że po prostu wydajemy jakieś dźwięki, piski, jęki, nie umiemy, wstydzimy się, śmiejemy się nerwowo przy tym. Dlatego, że po prostu nigdy nie mogłyśmy krzyczeć. Znaczy, a poza tym też się też okazuje, że to jest głupie, a że po co. No a to jest bardzo ważne, bo czasem można raz sobie krzyknąć i po prostu w ogóle się zrzuca jakiś wielki ciężar. Więc czasami takie treningi są też takim elementem w dużej mierze psychologicznym, terapeutycznym wręcz. Więc to jest chyba coś, co mnie tam ciągnęło. Dobry wieczór. Ja jestem bardzo ciekawa zdania pani, bo ten motyw u pani się przewija. Nie wiem, czy pani to świadomie po prostu zastosowuje. W ogóle podziwiam pani pasję i rozumiem doskonale, dlaczego pani uprawia te sztuki intuicyjnie. Natomiast interesuje mnie to, że w tej gamie tych rozmaitych sztuk walki są też takie sztuki, które są oparte o trening duchowy w dużej mierze i w tym treningu duchowym są zawarte jakby wszystkie odpowiedzi, które mogą również przyjść na myśl w trenowaniu sportu. Tam nie ma pytania po co, prawda? Po prostu się robi coś. Jakby pani była miła tak powiedzieć parę słów o tym. Tak, znaczy ta kwestia duchowa, sfera duchowa jest dla mnie bardzo ważna. Ja w ogóle miałam pierwotnie też pomysł, żeby do tej książki wpleść rozmowę z psychologiem albo psycholożką sportu, no ale nie starczyło miejsca, bo mnie interesowało też, jakimi problemami przychodzą sportowcy do takich psychologów, jeżeli w ogóle to robią. Natomiast ta sfera duchowa rzeczywiście wydawała mi się dość interesująca. Chyba też z tego względu, że w niej upatrywałam w dużej mierze takie źródło siły psychicznej, o której wspomniałam wcześniej.
Ale zresztą we wstępie do tej książki piszę o tym, że mózg jest tym organem takim najbardziej jakby... Najbardziej może badanym aktualnie, ale najmniej jednak odkrytym albo takim, na który zwracamy uwagę na co dzień. Co w kontekście sportu jednak mocno cielesnego może brzmieć paradoksalnie, ale dla mnie właśnie ta sfera taka, no nie chcę powiedzieć intelektualna, ale właśnie chyba duchowa, była tutaj bardzo ważna. Stąd znowu pierwszą rozmową z książki jest rozmowa z Iwoną Guzowską, która w dużej mierze jakby też o tym opowiada. No ale tak, no jakby też starałam się, żeby tam było kilka dyscyplin sportów walki czy sztuk walki i stąd są tam też takie, które mają bardzo jasne zasady i dotyczące samej walki, ale i dotyczące tego, jakim powinien być wojownik. Pytanie o wojowniczki też pojawia się w tej książce dość często i pytam się je wprost, czy tak siebie odbierają jako wojowniczki. Niektóre mówią, że owszem, a niektóre jakoś próbują znaleźć inne słowo czy sformułowanie, ale w dużej mierze wojowniczka kojarzy się jakby w kontekście też tych rozmów z kimś, kto jest bardzo świadomy tego, co robi, a nie tylko jakby pod kątem takiego fizycznych możliwości czy fizycznych aspiracji. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Zachęcam. Tam? Tam. Ja chciałam zapytać, chociaż nie wiem, czy to nie padło na początku, bo nie udało mi się dotrzeć, o to, jak często i czy w ogóle udało się pani spotkać z kobietami, dla których takim zapalnikiem do wyboru sztuk walki był jakiś taki mocno skrywany gniew. Mhm. I jak często on się tam pojawia i jakby jak oddziałuje na to, co się na przykład dzieje w czasie treningu? Tak się znaczy o tym moje bohaterki mówią różnie, bo niektóre absolutnie nie chciały, żeby nasza rozmowa szła właśnie w stronę sportu walki jako terapii dla kobiet, bo bały się, że to będzie trochę umniejszanie rangi sportu po prostu jako dyscypliny w wielu wypadkach moich bohaterek zawodowej, a znowu bawienie się w takie psychologie mogłoby sprawiać, że sporty walki uprawiane przez kobiety byłyby upchnięte do kącika właśnie psychologia w piśmie kobiecym, więc rozumiałam też to, dlaczego nie chcę o tym mówić. Moje doświadczenia znowu jakby z treningów są takie, że wiele kobiet czy dziewczyn przychodziła tam dlatego, że miały różne lęki, gniew, frustracje, też doświadczenia z przemocą. I traktowały to jako takie dopełnienie stawania się kimś, kto będzie w stanie mieć czy znaleźć choćby swoją wewnętrzną siłę, co było bardzo, bardzo ciekawe, bo czasami na treningach nie było tego widać, ale dowiadywałyśmy się już jakby po nich w czasie rozmów w szatni, by te osoby, które korzystają z szatni, wiedzą, jak wiele tam się wspaniałych rzeczy odbywa zawsze i rozmów. I to jest też niesamowite, jak zmęczenie wyzwala w ogóle takie chęć na pogadanie i często te treningi nasze kończyły się tym, że szłyśmy na śniadanie razem, bo ja chodziłam na jakieś poranne grupy, bo po prostu się wtedy w ogóle człowiek był zmęczony i się lepiej mu gadało, bo no też jakby jak już kogoś się widzi opoconego w starym po prostu dresie w ogóle zmemłanego, to potem można mu powiedzieć wiele rzeczy, o których się nie powie, jak się będzie się działo wieczorem w eleganckiej restauracji. To skądinąd jest śmieszne, bo my wiele razy spotykałyśmy się w jakichś innych okolicznościach i się nie poznawałyśmy prawie, bo nagle tak, Boże, jesteś umalowana, po prostu miało się widok zupełnie inny. I sport, może to jest jakby kwestia też jakaś, nie wiem, fizyczna, biologiczna, tak, endorfiny, coś tam się wyzwala i człowiek po prostu jest w ogóle otwarty na wiele rzeczy. Co jest totalnie też fajne, bo to dzięki temu jakby nagle przestajemy też grać i wiadomo, że każdy z nas ma takie zakusy, żeby przed ludźmi mieć ileś tam różnych masek do wyboru, do koloru. No a w czasie intensywnego treningu te maski, no jakbyśmy nawet bardzo je tam trzymały, to nie ma na to też czasu, więc kiedy one opadną, to właściwie siedzi się w szatni, w tych gaciach i gada i jest wreszcie fajnie. To też jakby trzeba trafić na taką grupę
kobiet, które nie oceniają, a też wiemy, że to nie jest tylko kwestia taka, że jak pójdzie się na treningi, gdzie są jakby grupy mieszane, koedukacyjne, to tylko tam jest się ocenianą. Nie. Kobiety robią to świetnie i w ogóle trzymają w ryzach. Kobiety kobietom gotują ten los. Więc jeżeli trafi się na takie, które jakby podobnie jak my, no jakby się wyluzowują, to myślę, że ten gniew, który tam zostaje, potem jakby ma też szansę być, mówiąc językiem psychologii, przerobiony, przegadany po prostu. I to jest już w ogóle super, bo nie to, że się zrzuciło z siebie ciężar, no to się jeszcze może jakby dostać super wsparcie od innych, a to w ogóle to już po prostu totalnie brzmi jak terapia. No ja się tego będę trzymała. Tam w jednej rozmowie Jolanty Wasilewskiej, która trenowała Krav Maga, ale teraz jest trenerką w dużej mierze dzieci, ale też dorosłych, to w ogóle tam jakby nawet już o terapii nie ma mowy, okazuje się, że Mata jest doskonałym biurem matrymonialnym, ponieważ w jej grupach bardzo dużo osób się spiknęło. Więc po prostu polecam serdecznie te sporty, naprawdę. Tyle schudnąć, dobra, spoko, ale ej, facet, dziewczyna, porozmawianie, wybicie frustracji, bardzo pożyteczna sprawa. Okej, czy jeszcze jakieś pytania z sali? Zapraszam tutaj bliżej, dobrze? Dobry wieczór, ja mam takie pytanie. Jaki ma pani stosunek do takiego tabloidowego wizerunku fit kobiet, które z jednej strony z okładek krzyczą, że ciało jest świadome, celebrytki pozują, te ciała są faktycznie niewychodzone, one mogą być ładne, sportowe, wysportowane, ale niewiele się mówi tam o umyśle i o tym, jak my się czujemy tak naprawdę. Znaczy nie czytam takich gazet, ale podejrzewam, że tak może być. No właśnie, ja ten felieton, co potem właśnie oberwałam bardzo, poświęciłam temu, że nie mam nic przeciwko płaskim brzuchom i to w ogóle jest świetne, jeśli ktoś ćwiczy, bo jakby wszystkiego najlepszego, tylko że naprawdę już dość mam takich insta girls, które się wyginają, że ja bym chciała, żeby ktoś powiedział, że nie będzie w przyszłości chciała zostać, nie wiem, youtuberką czy modelką, tylko na przykład, nie wiem, prezydentką i że gdzie się podziały te wszystkie dziewczyny, które miały ambicje nieco bardziej rozbudowane niż super ekstra rozmiar 34, że widzę jakąś totalną intelektualną degradację. Wiem, że jesteśmy w kulturze wizualnej i w niej żyjemy. Walka z nią jest walką z wiatrakami i ja sama mam, jakby korzystam z tego, że jesteśmy wizualni. Natomiast jakby absolutnie nie ma tu równowagi między docenieniem tego, co ma się w głowie, a tego, jak się wygląda. I nawet w tym swoim felietonie, żeby już tak nie fatalizować, to napisałam, że nawet dobra, już niech będą jakby takie wizualne tutaj przedstawienia kobiet, niech to będą, nie wiem, doktorantki, laborantki, nawet z takim trochę tutaj odsłoniętą, rozchylonym fartuchem i tak dalej. No ale po prostu nie mówmy dziewczynom, żeby też robiły coś ze swoją głową, że jakby już poziom zdebilizowania naszej kultury w kontekście też jakby kobiet jest tak silny, że no czasami ja pracuję w Instytucie Kultury Polskiej, więc jakby też zajmuję się antropologią codzienności, ale w dużej mierze też badam popkulturę, więc ja bardzo dużo oglądam. To nie jest tak, że ja tam raz zajrzałam i się przeraziłam. Oglądam wszystko, what's so sure. Trudne sprawy, dużo. Natomiast naprawdę i robię to od, nie wiem, 15 lat. I w związku z tym mam porównanie, że zawsze było po prostu w popkulturze kiepawo, no ale teraz to już naprawdę najgorzej. Więc jest mi bardzo przykro, że jest tak banalizowane w ogóle ciało kobiece. Tylko i wyłącznie jakby sprowadzane do tego, żeby schudnąć i żeby być tam, nie wiem, w odpowiednim jakimś balansie. A nie mówi się nic o tym, co kobiety robią. Znaczy mówi się oczywiście, ale to są nadal jakby takie nisze. No, tak jak mówiłam wcześniej, zaraz jest bardzo dużo tego typu, nie wiem, wydawnictw, tak, mówiących o historii kobiet. No ale nadal jednak to jest sprowadzanie kobiety do ciała. No w tym wypadku ciała w sporcie, co jakby teoretycznie mogłoby być czymś fajnym i właśnie jakimś takim emancypacyjnym, ale jest albo skomercjalizowane, albo po prostu jest taką
kupą i przykładem dla kobiet, żeby się jeszcze bardziej dowaliły, jeszcze, żeby oprócz tego, żeby posprzątały, urodziły i zrobiły laskę, to jeszcze, żeby poszły na siłownię. To jest dość przykre w wykonaniu. Okej, więc wracamy na drugą stronę. Tutaj mam jeszcze takie szybkie pytanko. Jest jedna z bohaterek chyba pani książki, która jest taka bardzo seksualizowana i pozuje w jakichś pióropuszach indiańskich i tak dalej. I jaki jest pani stosunek do tego? Bo powiem szczerze, że ona tak aż wręcz jest taka bardzo w tym taka wyzywająca i wręcz to podkreśla w tych wszystkich swoich filmikach. No, to jest Ewa Brodnicka, która bardzo gra swoim wizerunkiem. Ona przed każdą walką przy ważeniu ubiera się zawsze tak spektakularnie i robi to po to, aby zadziwić, zszokować i zaniepokoić przeciwniczkę. Stąd te wszystkie jej takie wizerunki, które sobie wymyśla. Jest też tą osobą, która pozuje nago, no ale jakby to jest jej ciało, więc jakby nic mi do tego. Ja też jakby tutaj, no w tej książce, nie wiem, czy raz użyłam słowa feminizm na przykład. Jakby dla mnie to było, jedne są wierzące, drugie nie. Jedna jest policjantką, druga ćwiczy na skłocie. Jakby, chodziło mi o taką maksymalną różnorodność, jakby też nie wpychanie im jakichś rzeczy. Oczywiście ja tam w kilku momentach nie wytrzymuję, kiedy na przykład Sylwia Kusiak mówi o tym, że bo dziewczyny to bardziej się nie lubią między sobą niż faceci. Więc próbuję zapytać, czy to przypadkiem nie jest dlatego, że jest ich mniej, więc muszą się bardziej pilnować jako grupa mniejszości, co zawsze tak jest. No więc jakby wchodzę czasami w dyskusję, ale zazwyczaj zostawiam to. I u Ewy Brudnickiej jest tak, że ona po prostu taka, znaczy to jest taka laska, no, która lubi swoje ciało i oprócz tego dobrze walczy, więc no jakby wszystkiego najlepszego. Nie, jakby nie oceniam tego, jakby to nie jest, jeżeli ona nawet wykorzystuje, seksualizując siebie jako zawodniczkę, to uważam, że, znaczy tak jak ja to postrzegam, to jest na jej zasadach. Więc jakby dopóki to jest na jej zasadach, to jest fajne. Znaczy seks tak, seksizm nie. To nawet jeżeli ona gra stereotypem seksistowskim, twardej laski, która jakby jak trzeba to dowali, jak trzeba to się rozbierze, to ona prowadzi tę grę. Więc to tak jak jakby ze stripteasem i całą resztą. Okej, jeżeli już nie ma pytań z sali, to ja przyznam, że mam jeszcze jedno, bo właśnie faktycznie w tym, co piszesz, ten motyw cwaniary, łobuziary to jest taki tęskny leitmotiv, który się pojawia. No i moje pytanie ostatnie jest związane z tym, czy ty wybierając temat tej książki poprzednich, pisząc o cwaniarach, pisząc o tych mocnych postaciach kobiecych, chcesz trochę zainspirować albo zbuntować kobiety? No, oczywiście, że tak. To znaczy, w przypadku cwaniar rzeczywiście było tak, że ja grałam popkulturowym trochę taką kliszą twardych lasek, robiąc ukłon i w stronę Quentina Tarantino, ale tak naprawdę dopisując historię awanturniczych, chuligańskich, miejskich powieści w stylu Tyrmanda, Grzesiuka, Himmelsbacha, czy znaczy no nie powieści, a to opowiadań, czy Nowakowskiego, wpisując jakby do tych historii bohaterki, których tam nigdy nie było, bo zawsze byli kolesie, którzy stali na rogu i obczajali, a dziewczyny co najwyżej były jakby niewiernymi kochankami, które potem ponosiły karę, albo były matkami, które przychodziły do więzienia. No i jakby na tym się to kończyło. Więc ja chciałam stworzyć bohaterki, które będą inspirujące dla innych dziewczyn i które no jakby będą wymykać się takim szablonom kobiecości. Robiłam to jakby z kilku powodów. Po pierwsze takich, żeby trochę zainspirować jakby pewnymi rolami, które kobieta może odgrywać. Po drugie, żeby dać taki swoisty wentyl bezpieczeństwa, bo uważam, że literatura i w ogóle kultura też do tego są. Znaczy, jeżeli ja mam jeżeli jestem sfrustrowana, to nie muszę od razu iść na miasto i się tłuc. Mogę stworzyć bohaterkę, która zrobi to dla mnie, znaczy za mnie. Dla mnie w sumie też, bo akurat cwaniary walczą o sprawy mi bardzo bliskie. Chodzi o to, że jakby czasami jakby fikcja jest nam potrzebna, żeby trochę nas tak jakby rozładować. I skądinąd wiem, że udało mi się to akurat z cwaniarami zrobić, bo dużo jakby dziewczyn też podchodziło, czy pisało mi na ten temat. Zresztą książka ukazała się na Węgrzech, w Czechach. W Czechach zresztą została też wystawiona w teatrze.
I w związku z tym dostaję maile po czesku i po węgiersku. Dzięki ci Google Translator. I wiem, że to jest jakby w tym sensie międzynarodowe. Znaczy jakby to nie jest tylko polska opowieść. I inspirowanie, tak. Znaczy jakby nie inspirowanie do bicia oczywiście. Jakby to też nie jest tak, bo w przypadku Cwaniar też były takie zarzuty, że to jest promowanie jakiejś przemocy. W Polsce się wszystko promuje albo obraża uczucia religijne albo jakieś inne. No a to nie chodzi o promocję, tylko chodzi o pokazanie jakby sytuacji, w której znaczy prosta zamiana, niczym w karnawale. Baba za dziada, dziad za babę. Jeżeli pokażemy jakby absurd też przemocy paradoksalnie, wkładając tam zamiast bohaterów bohaterki, to nagle się to wszystko okazuje zupełnie nierealne. Pamiętam dwóch krytyków literackich, którzy zarzucali mi, że ta książka jest nieprawdziwa, bo to jest fikcja literacka, podkreślam. No ale dobrze. A już najbardziej nieprawdziwe jest to, że dziewczyna w 8 miesiącu ciąży się bije. To jest niemożliwe, mówili. No okej. Okay. Znaczy, no może tak. No. Ja pamiętam, że w 8 miesiącu poszłam na wendo i rozwaliłam dechę, więc jakby da się, chociaż naprawdę moja ręka już nie wystawała za brzuch, ale no, chcę przez to powiedzieć, że to nie jest inspiracja do konkretnych czynów, tylko jakby do takiego sposobu walczenia o siebie, rozumianego również symbolicznie, a nie jeden do jednego, i naprawdę da się, nawet w ciąży. Też inspiracja do poszerzania krytyką rozumienia tego, co jest możliwe w świecie. Fikcji, tak. No, znaczy to jest w ogóle też poboczny temat, jak ludzie często są rozczarowani, kiedy ja na przykład mówię, że wymyśliłam. Że na przykład w takich spotkaniach autorskich jak to, jak ktoś tam zadaje pytanie, no dobrze, a ta bohaterka czy bohater tam z pani książki, oczywiście mówimy wtedy o literaturze pięknej, czy to jakby jeden do jednego, czy pani to wymyśliła, no więc ja mówię, że to wszystko jest wymyślone i tak, aha. Natomiast czytając książki możemy się nadal inspirować właśnie w różnych wymiarach, takich jakie nam są akurat potrzebne. Mam nadzieję, że to spotkanie było inspirujące. Lektura książki jest z pewnością inspirująca. Dla mnie była bardzo, więc serdecznie polecam. Dzisiaj książka po spotkaniu, przed spotkaniem, w trakcie spotkania do nabycia w promocyjnej cenie. I bardzo serdecznie dziękuję za odwiedzenie nas i za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak, tak. Już zaraz, tylko się tutaj wytegocuję z tego szeslonga. Dzięki.